Rozgrywka na serwerze wzorowana jest na współczesnym Los Angeles Los Santos, a umiejscowiona jest w uniwersum GTA. To jest chyba jasne i klarowne, prawda? No, oczywiście. No. Rozgrywka odbywa się z pominięciem wydarzeń z fabuły i serii. I postacie... O kurwa. O, dobra, bo to jest inny punkt. Ale nie gramy tutaj ani Michaela, ani Franklina, ani żadnych tych... Tego jasne. Nie ma. Postacie prowokacyjne mają bardzo dużą szansę na Force K po napisaniu odpowiedniego zgłoszenia przez innego gracza. A czyli... co to są postacie prowokacyjne? Już ci tłumaczę. Postać prowokacyjna to taka postać, która wchodzi na serwer i na przykład podszywa się bez większego kontekstu pod twoją postać. Czyli nie wiem, ustawia sobie... Jak się twoja... Pisikela się nazywa, nie? Twoja postać. No tak, no tak. No to sobie ustawiają na Twitterze Pisikela chuj i trolują na przykład na Twitterze. Okay. Takim nickiem. No to jeżeli tam prowokują i robią jakieś gówno, no to my wtedy możemy sobie przyjąć podanie o Force K i ty go możesz zajebać i on traci postać. Jeżeli to robi spoko. To bez żadnego większego wątku i tylko chcecie wkurwiać, nie? Bo na przykład, nie wiem, jest fanem. Czyli albo... atent już. Tak, 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 tak. No. Dobra. Dobra, no i teraz tak. Nagrywanie rozmowy z WL Checkerem podczas zdawania whitelisty jest zakazane. Wszystkie nagrania na YouTube i innych platformach wideo będą zgłaszane. No niestety robimy to na streamie, ale powiedzmy, że to dzisiaj złamiemy tę zasadę. Ale my kumple, więc luz. Zdać whitelistę można od 16 roku życia. Wejście na whitelistę może zostać odmówione osobom, które mają skończone 16 lat, ale nie spełniają warunków imersyjności głosu. Czyli jeżeli masz, Janeczku, powyżej 16 lat, ale twój głos brzmi jakby był niedojrzały, nawet po mutacji, może ci zostać odmówione wejście na whitelistę, bo nie spełniasz warunków imersyjności tak, jest tego serwera. No wiem, o co chodzi. No, no kurwa, tłumaczysz mi zasady dla debila. Słuchaj, ja tłumaczę też twoim widzom przy okazji. To nie jest tak. Dobra. Zabrania się korzystania z jakichkolwiek skryptów, autoklikerów, cheatów, exploitów, bugów lub modów dających przewagę w grze. No to chyba każdy wie. Dobra. Kurwa, niewidzialne krzaki, niemile widziane. A wiemy, kiedy używacie, bo was kurwa screenujemy co jakiś czas, więc mnie to kurwa... No ciężko, żebym ja używał, skoro u mnie gierka wygląda jak w 4K. No właśnie, ale to mówię do innych, żeby sobie kurwa nie myśleli, że ja nie widzę, ja wszystko widzę. Dobra. Dobra, wszystkie błędy zgłaszane muszą być administracji, to nie trzeba tłumaczyć. Nie wolno combat logów walić, bo to jest... No kurwa. Bo to jest niemiłe. Wchodząc na serwer jesteś obowiązany wcielić się w swoją postać, więc jak będziesz odgrywał na przykład, nie wiem... Jak jestem policjantem, to mam być policjantem. Tak, ale na przykład jak jesteś policjantem, to nie możesz odgrywać Tigera. Bagosa. Bo to Tigera no, jest na postać przykład. Wtedy i ty mu kradniesz. Tak jest. No wiem, o co chodzi. Jak myślisz, że inny gracz złamał regulamin podczas akcji, to ją doprowadzaj do końca i następnie pisz reporta, bądź konfidentem. Ogólnie namawiamy do bycia konfidentem, ale dobra. W pozytywnym tego słowa znaczeniu, bo jeżeli zostaniesz konfidentem, nie nazywajmy tego konfidentem, jeżeli nam powiesz, że ktoś coś zrobił nie tak, to my go weźmiemy i mu tak, kurwa, zrobimy tak. I on, tak. on już będzie wiedział, że nie wolno. A dobra. Jak nie będzie wiedział, to tak. I będzie wtedy spokój. Rozumiesz? Dobra, wiem, o co chodzi. I on wtedy przyjdzie i powie, dobra, zjebałem, już tak nie zrobi. Dobra, tak. Czyli ten serwer nazywa się 60RP. Nie, ten serwer się nazywa... jak będziesz odpierdalał, to dostajesz pierdol. RP.pl. Dobra, dobra. No i dobra, lecimy dalej. Zakazuje się wtrącania w akty innych graczy bez dobrego powodu i C, czyli jak jest napad na bank i policja kogoś goni, to nie jedziesz za tym pościgiem, jeżeli w ogóle nie masz nic z nim wspólnego, bo to jest bez sensu. No wtrącasz się w akcję, nie? Oglądając sobie to nawet w jakiśkolwiek sposób. 39. Jeżeli nie masz związku z tymi. No wiem, o co chodzi. Zakazuje się na serwerze mass twinowania przez LSPD, jak i obywateli. Czyli XD. Doprowadzanie akcji na siłę pod wygraną jest niemile widziane. Na przykład, jeżeli jesteś policjantem i zdachujesz i podbiegnie do ciebie jakiś krajmowiec i wyceluje do ciebie z broni, powinieneś się poddać. Jeżeli jesteś krajmowcem i zdachujesz i podbiegnie do ciebie funkcjonariusz, wyceluje do ciebie z broni, też powinieneś się poddać. Bo chcemy, żeby było wszystko fair play i chodzi o sam fakt tego, żeby ludzie sobie nie robili kurewskich akcji, bo jeżeli będą takie robili, to wszyscy sobie zaczną takie kurewskie akcje robić i wtedy będziemy się wszyscy nienawidzić i wkurwiać na siebie bez sensu. A tu ma być milutko. I wszyscy się mogą. No rozumiem, kochać. Jak najbardziej. Na serwerze... Kiedy te pytania, kurwa? Spokojnie, napij się
Mamy czas. Dopiero jesteśmy w jednej dziesiątej regulaminu. Pić nie będę. Komendy, których używamy do odgrywania na serwerze, to jest me. Czyli wiesz, czym jest me, nie? Me, do, met, try. I try, w końcu. Try może odgrywać tylko i wyłącznie policja. I odgrywać ją może w sytuacjach takich. Jeżeli na przykład zatrzymujesz kogoś na zatrzymaniu drogowym, powiedzmy, nie? I pytasz się kogoś na du, czy pojazd jest skradziony. I on ci odpisuje tak, jest. To wtedy wpisujesz sobie, sprawdzam bazę danych i na try'u sprawdzasz, czy jest ten pojazd wpisany w bazę danych jako kradziony. Bo jeżeli nie jest, to odgrywasz z nim normalnie, że nie jest skradziony, jest wszystko w porządku, oddajesz dokumenty i on se jedzie. Czyli dajemy jeszcze tak jakby drugą szansę losowości, czy to działa. No i opis mamy na serwerze i opis 2 mamy na serwerze, ale to tego ci też tłumaczyć nie muszę i ludziom, bo widzą jak gracie. Podczas strzelaniny nie można odgrywać utraty broni, czyli slash dół wypadła broni i jej nie ma przy sobie. Masz w ekwipunku, masz przy sobie, nas to nie interesuje, nie? No wiadomo, żeby nie było potem jakichś dziwnych akcji i krzywych. No wiem, o co chodzi. Zakazuje się używania podczas rozgrywki słów niezgodnych z regulaminem platform streamingowych, czyli... Wiem, o co chodzi. Zostawiamy pana naturala w spokoju. Nigdy bym tak zrobił, nigdy bym nie powiedział tak. I nie wołamy go na streamie. Tak. No i jeżeli wysyłasz ticket na Discordzie, że coś się wydarzyło, no to fajnie jakbyś miał nagranie. Jak zostajesz oskarżony, ale nie masz nagrania udowadniające twoją niewinność, to możemy cię uznać za winnego, jeżeli wszystko się nam będzie lepiło z logami i całą resztą i będą poszlaki wskazywały na to, że jesteś winny. Za nagminne rozpoczynanie ticketów zgłoszonych bez dowodów, ale z dobrego powodu, grozi wykluczenie z rozgrywki, czyli jakby będziesz pisał codziennie Jeffy Life to chuj, na chuj no otóra, bo to chuj jest. To spoko, jak to napiszesz raz, to ja ci napiszę dobra, nie pisz mi tego w tikecie. Jak mi tak codziennie będziesz pisał, to ci powiem idź stąd. Dowody oskarżające innych graczy starsze niż 72 godziny nie są uwzględniane, czyli nie zbieramy na siebie teczek, kurwa, i nie wylatujemy z nimi po miesiącu, tylko jak ktoś coś zrobi, wysyłamy od razu, my sobie tym z administracją poradzimy, nie? Okej. Ten sam nick na Steam, co na Discordzie. Albo przynajmniej, żeby był ten wyraz, żebyśmy cię mogli potem znaleźć. Każda osoba uczestnicząca w akcji hostylnej musi posiadać nagranie całej akcji ze swojej perspektywy. Znaczy, to jest taki wymóg, że w razie gdybym cię wezwał na Discorda i bym miał podejrzenie, że komuś wyjebałeś 5 tapów w głowę i masz cheaty, to jak nie masz nagrania, no to jesteś na przegranej pozycji od razu, nie? Na pewno, ja i 5 tapów, no, pewnie. No, zakazuje się przebywania na streamie innego gracza podczas rozgrywki na serwerze. No, jak se ktoś... Znaczy inaczej, bo ja tak robię w sumie, tu łamię ten podpunkt czasami, ale chodzi o sam fakt tego, że jeżeli jest jakaś akcja hostylna bardziej, ktoś jest porwany, to nie wchodzimy, nie sprawdzamy, bo to podświadomy metagaming się wtedy może wydarzyć, a lepiej zapobiegać i leczyć, nie? Czat OC służy tylko i wyłącznie do informowania o błędach uniemożliwiających prowadzenie akcji rozgrywki, czyli jakieś błędy, kurwa, typu o kurwa, komputer mi się pali, muszę iść, nie? No to wtedy to piszesz. Nadużywanie OC to jest wykluczenie z rozgrywki. Do gry na 7.7 wymagany jest sprawny, działający mikrofon. Masz, Janek? Brzmi jakbyś miał. Akcje wykraczające poza możliwości skryptowe serwera należy odgrywać. Poczekaj, bo muszę pić drinka teraz. Dobra, dobra. Kurwa. Proszę bardzo. Akcje, które wykraczają poza możliwości skryptowe serwera, odgrywamy na Mejdu, czyli na przykład mamy taką... No ja wiem, kurwa, no 3 lata grałem na wyspie. Wiem co to mi, wiem co to tu, do Czajkowski. To ci wytłumaczę. Jeżeli mamy sytuację, że ktoś przyszedł po... Na przykład, kurwa, zaświadczenie o niekaralności. Bierzesz jego dokument, sprawdzasz w bazie danych, slash mi drukuje w drukarce zaświadczenie, slash mi podaje. I chłop już je ma, nie trzeba skryptowo, nie trzeba nic. Wszystko odegrane, on nie może kłamać na do i to jest kolejny podpunkt. Kłamanie używając komendy do, med oraz opis jest, kurwa, zabronione. Nie wolno. Dobra. Bo wtedy konsekwencje będą groźne strasznie. Ja teraz mam pytanie. Jakie? Czy będzie Mati Spidurko? Będzie w ogóle! Dobra. Wyciąganie broni długiej nie musi być odegrane na mi, jeżeli posiadasz torbę na plecach. Masz torbę, to sobie wyciągaj, kurwa, kiedy chcesz, jak chcesz. Jak nosisz przy sobie broń typu długą, to musisz posiadać torbę, chyba że odgrywasz wyciąganie i wkładanie do bagażnika. Lub na miejscu torbę. Tylko torba. Chciałby dołączyć do 90. Tak, też mi się tak wydaje. Na serwerze zakazuje się trash talku, to znaczy krzcze z przesterem podczas strzelaniny, w autobusie podczas odbicia. I ogólnie wiesz, do takiego zachowania typu siema, jestem zjebem, nie? No, czyli podstawy. Tak. No. Nie sugerujesz nikomu OC tak jakby w IC, że ma się poddać, bo ma plecy w momencie, gdy ich na przykład nie ma, nie?
No bo to kurestwo też jest, typu, poddaj się, masz plecy, poddaj! No nie, no chujowe. No wiem, o co chodzi. Chujowe. Dawid Czajkowski, V2. Ej, ja tak nie mówiłem nigdy tak nie zrobiłem. Nie, nie, kurwa, nie, nigdy nie. Tak nie zrobiłem. Nie! Dobra. Przedmioty oskryptowane nie mogą zostać odegrane przy pomocy narracji w przypadku braku ich posiadania. Nie można także ukrywać ich w najdziwniejszych miejscach na siłę przy pomocy narracji. Nie rozumiem tego punktu, znaczy? Więc ci nie powiem, kurwa. Właśnie też się pytam, co to znaczy. No, czyli nie chowasz sobie pistoletu w odbycie, to chyba o to chodzi, bo się nie zmieści. Znaczy, ja zrozumiałem to tak, że chyba jak masz przedmiot przy sobie, to nie możesz odegrać, że masz go w dupie, na przykład. No, no coś takiego. Okej, okay, dobra, no, rozumiem. Nie można ich ukrywać w najdziwniejszych miejscach na siłę przy pomocy narracji, to tak. Okej. Okay. Dobra, podczas rozgrywki zakazuje się używania aplikacji Discord, TeamSpeak, etc. Noc. Czyli no. Nie gadasz se z koleżką, z którym se grasz, czy tam ogólnie... Znaczy, no jak ktoś nie gra z tobą i jesteś na Discordzie, też chujowo, bo fajnie jakbyś się wczuwał w rozgrywkę, nie? Bo jak będzie jakaś akcja roleplay, to komuś na przykład może zepsuć, że ty z nim nie pogadasz, bo se z kimś innym gadasz i mu będzie smutno, że se stoisz i mu nie odpowiadasz. A my chcemy, żeby byli szczęśliwi wszyscy. Pewnie. Poziom na Twitterze i Darkwebie musi być zachowany na poziomie. I jak ktoś będzie używał Twittera w sposób nieodpowiedni, to będzie karany. Czyli, kurwa, na Twitterze nie piszesz... Siema, kupię klamę, bo no, kurwa macie. A to jest następstwo, że tak powiem, roleplay na DTU. A u nas DTU ma o wiele ciekawsze sprawy, tak szczerze ci powiem. Okej. Ale tego się może dowiesz na serwerze już. Gracz może mieć więcej niż jedną postać, to wiadomo. Przekazywanie majątku informacji między postaciami jest zabronione. Przekazywanie lub pozbywanie się majątków przed planowanym uśmierceniem postaci lub zaprzestaniem rozgrywki też jest zabronione. Gracz jest zobowiązany do przemyślanego kreowania w swojej postaci. Należy posiadać odpowiednią wiedzę o OC oraz dołączyć do grup, które pasują do niej tematycznie. Czyli grając w Agosa, no chujowo jakbyś był ekspertem w dziedzinach fizyki, nie? Kwantowej. Wiadomo co chodzi. To są debile. Imię, nazwisko postaci nie może być polskie, chyba że ci pozwoli administracja. Ale to trzeba uargumentować jakoś logicznie, żeby z historią to się musi zgadzać. I imię nie może należeć do postaci z fabuły GTA oraz być z nią związane. Kurwa, to ty jesteś najebany tutaj, czemu ja nie umiem czytać. Nie może być związane z tą postacią z GTA. Dobra, przechodzimy już tutaj do drugiej części regulaminu, a raczej trzeciej. Przestępstwa. Każde rozpoczęcie wymiany ognia musi zostać zainicjowane głosowo, czyli Los Santos Police Department, poddaj się na przykład. Albo ty, okay, kurwo, nienawidzę cię za to, co mi zrobiłeś. Preferujemy takie rozpoczynanie akcji bardziej rozwinięte, słownie, żeby to nie było tylko łapy i pizda w głowę, nie? Bo to tak, kurwa, bojówkarsko bardzo. Nie odbijamy osób bezpośrednio z aresztu na komisariacie, chyba że się dogadamy z administracją. Jest to dlatego zrobione, że można odbijać sobie ludzi z więzienia. Wtedy policja dostaje odpowiednie powiadomienie, jest event dla całego PD i dla osób, które odbijają. Zabrania się okradania kod bankowych. No, nie odgrywasz też, że komuś hakowałeś konto. A można? Słuchaj, móc nie można, ale zapobiegawczo, żeby ktoś narracyjnych tutaj na mnie nadużył. Dobra, zakazuje się używania usług znajdujących się w telefonie w celu napadnięcia kierowcy lub klientów zaznaczonych na GPS-ie, czyli na przykład, nie wiem, mamy taksówkarza, to nie wzywamy go tylko dlatego, że chcemy go zajebać, chyba że mamy bardzo dobry powód IC, czyli nie wiem, chłop ci kurwa zgwałcił kolegę, nie? No to wtedy wjeżdżasz w niego, normalnie możesz go pod chuja zrobić. Nie odgrywamy gwałtów i napaści na tle seksualnym bez zgody osoby drugiej. I najlepiej to w takich miejscach, gdzie nie ma streamerów, nie? No bo to wiadomo, że możemy mieć przez to kłopoty. No i nie napadamy policji, medyków tylko dlatego, żeby ich pozbawić na przykład broni palnej, nie? Nie kradniemy im broni, tak dla zasady. Bo to tylko loot RP jest wtedy i to jest bardzo niemiłe i chujowe. Teraz takie statystyki bardzo ważne. Kiedy IMS-ów nie ma powyżej 6 na służbie, to ich nie porywamy. Kiedy jest policjantów poniżej 4 na służbie, też ich nie porywamy. Chyba że mamy jakiś zajebisty powód IC i fajną fabułę do odegrania. Bardziej nie porywamy w celach takich, wiesz, że na napad na bank, na kurwa jakąś wymianę. No bo jest ich za mało, żeby to ogarnąć, więc to będzie takie chujowe. No i tak, limit osób na akcję to jest 5. Po stronie policji jest 8. Aha. Strefy przejmujemy, używając tylko broni białej. Jakbyś chciał być gangsterem,
No to z maczetą lecisz jak na Kraków, nie z klamką. Bo nie chcemy, żeby tam bojówkarze się o strefy bili, tylko żeby sobie to robili ludzie, którzy faktycznie chcą sobie gangi uliczne odgrywać. Jeżeli jest impreza, spotkanie, to może być powyżej 5 osób na akcji, wiadomo. I teraz tak, jeżeli porwaliśmy kogoś, nie? W 5 osób, mamy porwanego i chce dojechać sobie Vamos, bo ma też z nim do pogadania, to w tym momencie Vamos i jego ekipa, którzy przyjeżdżają i jest ich więcej niż jest was 5, przekraczają limit. Przekraczają limit, ale mogą to zrobić, bo wtedy nie ma jakby zagrożenia, ale w momencie, gdy policja odkryje to miejsce na przykład i tam wjedzie, albo grupa kolegów tego gościa tam wjedzie go odbijać, to osoby, które dojechały powyżej tej piątej osoby, która tam była, mają obowiązek albo się poddać, albo stamtąd spierdalać od razu. To jest mądry komando. Żeby nie było czegoś takiego, że ktoś sobie porywa i wywozi na bazę organizacji i nie da się kurwa tak naprawdę zareagować na to w żaden sposób, nie? Bo limit na przykład gniecie te 5 osób, które próbują się tam jakkolwiek przebić i coś zrobić fajnego. Na pracach legalnych jeździmy tylko firmowymi furami. Jak masz zamiar napaść grupę ludzi, a oni odgrywają rozmowę, spotkanie, nie mylić z porwaniem, no to mają prawo bronić się wszyscy. Zakładników podstawiamy 1-1, czyli jeden prawdziwy, drugi podstawiony, żeby nie było tutaj zabierania 10 kolegów. Nie odbijamy w promieniu 100 metrów od szpitala. Nie kradniemy pojazdów medycznych bez dobrego powodu, bo medycy są super, my ich kochamy i mają nie mieć smutnego roleplayu przez to, że ktoś im karetkę na przykład kradnie w kółko, bo się nudzi. Jak jest 5 osób postrzelonych na akcji, z jednej strony zakazuje się zbierania ich. Powiedzmy, masz 5 wagosów versus 5 balasów, się gdzieś spotkali i się napierdalali. Powiedzmy, że na mecie. Chuj, na mecie, no. No to jak 5 wagosów zostanie w pizdę, no to nikt ich nie powinien zbierać, nie? Powinni się tepnąć na szpital. Bo inaczej, okay. To tak jakby... Powiedzmy, że masz akcję, gdzie oni dostali na kurwę i zostali sobie gdzieś tam... pozostawieni, ktoś ich pozbiera, a tam się chcieli po nich wrócić na przykład, nie? I nie zdążyli, bo jakiś ziomek sobie jeździł dookoła i ich zbierał. I na przykład, nie wiem, nie zdobyli jakiejś informacji, nie odegrali roleplayu, chcemy tego uniknąć. Kurwa. Jak jesteś poddany, to nie wracasz do tej samej akcji, czyli podniosłeś ręce, to już odpuszczasz do końca, nie? Nie porywamy osób z praktyk legalnych w celach zarobkowych, nie dotyczy to napadów i akcji fabularnych. Czyli, no nie jedziesz i nie grindujesz sobie, nie? Prawie, więc jeszcze raz w miesiącu na służbie. Nie jeździsz samochodem zwykłym po górach. Jak jest offroadowy, to jest git. Czyli fail driving. No, fail driving. Kurde. Skoki kaskaderskie nie są zabronione pod warunkiem, że istnieje duża szansa na powodzenie takiego skoku. Czyli, no nie skażę z Montchilla, nie? W skrócie. Do pojazdu, który ma mechaniczne 2 miejsca i bagażnik, może wejść maksymalnie 3 graczy. Czyli nie bierzemy się na ręce w 20 osób do jednego samochodu. Bo będzie to jako wykorzystanie mechaniki gry, nie? Brane. Dobra, służby muszą skorzystać z radia i z tego, ale to jest zrobione skryptowo, więc to nie obowiązuje. Korumpę może być, jak ci administracja pozwoli. Wewnątrzorganizacyjne informacje, nie dzielimy ich z innymi ludźmi, poza tak jakby frakcją, no bo to nam może frakcję rozpierdolić w jakiś sposób, jak ktoś sobie będzie przenosił. Liderów frakcji możemy zmienić bez podania przyczyny, jak nas na przykład, nie wiem, nie zadowala ich praca albo idzie to w złym kierunku. PD, EMS i tak dalej mają prawo do power gamingu lekkiego w przypadku zakuwania, obezwładniania, prowadzenia i przeszukiwania osób albo przeszukiwania budynków i pojazdów. Dobra. Nagrania z serwera, klipy nie mogą być wykorzystywane IC, chyba że jest na przykład kamera, się odegra to jakoś fajnie i ma to jakiś logiczny sens, nie? To wtedy okej. No i tyle.